Cześć wszystkim! Chciałam Ci powiedzieć o super 5 japońskich ekskluzywach, oczywiście od 3DS-a, czyli o grach, które jeszcze się w Japonii nie ukazały, a dopiero ukażą się w przyszłym roku, bądź pod koniec tego. Wiecie co? Kiedyś dawno, dawno temu oczywiście powiedziałam Wam o innych 5 grach, z czego 3 już się u nas ukazały, jej! Między innymi Bravely Default, którą mam, i Fantasy Life. Więc mam nadzieję, że tym razem również sprawcza moc YouTube'a zadziała i że te gry się również u nas ukażą. Do dzieła! Pierwszą z nich jest Legend of Legacy, które robi studio Furio. Studio Furio to jest takie studio, które zrzesza niektórych dwóch pracowników Square Enix i Level 5. Więc już wiemy, że ci ludzie z tamtych produkcji, na których pracowali, mają już jakieś pewne doświadczenie, więc Legend of Legacy może być naprawdę fajną grą. Jeżeli chodzi o samą fabułę, znajdujemy się w krainie Ava. Avalon to jest takie miejsce, które było pogrążone przez długi czas we śnie. Nagle się budzi, no i nasz główny bohater dostaje jakiś główny cel, ale nie jest powiedziane, jaką ma do niego trafić, co ma zrobić po drodze, z kim ma rozmawiać, gdzie ma iść. Nie. Mamy, słuchajcie, zupełną dowolność tego, co mamy robić. Bardzo fajna sprawa. Co jeszcze wiemy o tej grze? Podobno będzie 7 grywanych postaci. Nie jest jednak powiedziane, czy będziemy mogli wszystkimi 7 na raz grać, czy będziemy mieli 7-osobową drużynę, czy będziemy mogli je wymieniać w tej drużynie, czy też po prostu będzie jedna postać do wyboru na samym początku gry, czy będziemy też na zmianę grali różnymi postaciami. Nie jest tego niestety określone. Jakoś 22, 4 października, czy już niedługo ma być jakiś kolejny filmik wypuszczony z informacjami na temat Legend of Legacy. Już nie mogę doczekać. No i wtedy mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze czegoś. Jest jednak powiedziane, że będzie 7 grywanych postaci i między innymi będzie tak. Meus, który będzie elementalistą. Będzie Bianca, która jest dziewczyną z amnesją, czyli taką typową, tendencyjną japońską postacią oczywiście. Mam ściągę na dole, więc nie pamiętam wszystkich imion. Później jest Liber, który jest łowcą skarbów. Jest Garnet, która jest jakąś tam rycerką w kościele, ale obstawiam, że to będzie po prostu paladynka. Będzie Owen, który jest najemnikiem. Będzie Olois, który jest alchemiczką. I moja ulubiona postać, czyli Finia, czyli książę. Słuchajcie, jak pierwszy raz zobaczyłam trailer do tej gry, tak sobie się kurka wolna przecież w tym filmie, a ten żabi książę wygląda zupełnie, albo bardzo podobnie, jak Frog z Knodzigera. No bo słuchajcie, jest żelą, jest rycerzem, czy tam paladynem, cokolwiek, ma miecz albo rapier w łapie, no kurde, walcząca żama, no to typowy Frog z Knodzigera. I o co chodzi, że przecież taki cholipcie plagiat? Niemożliwe. No bo musicie wiedzieć, że Frog to jest taka bardzo dobra postać z takiej, no nie bójmy się użyć tego słowa, kultowej gry po prostu. Ukręcie jego to jest naprawdę super i tarpek, jeden z lepszych, jakie kiedykolwiek powstały. No i według magazynu Famitsu Frog miał jako postać, sam Frog jako postać skierował 39 na 40 punktów. Kiedy główny bohater Chrono miał bodajże 30 na sam 40 punktów, więc sorry, koleś, przegrał z Frogiem. Tak. No i później czytam sobie troszeczkę o tej grze, no i się okazało, że pisarzem, scenarzystą, pisarzem, okej, okay, niech to będzie, w Legend of Legacy jest pan Masato Kato, czyli koleś, który był również pisarzem w Chrono Triggerze. No i w tym momencie ułożyło mi, bo kurczę, bo martwiłam się, że będzie coś nie tak. Pozwy jeden za drugim pójdą i nie tego typu sprawy, na szczęście nie. Wszystko jest okej. Okay. No i okazało się jeszcze, że z miłych rzeczy, to na przykład muzykę do Legend of Legacy pisze pan Masaki Hamuchu, dobrze. Dobra, w każdym razie koleś, który pisze muzykę do Final Fantasy XIII. O, gdzieś robię. Muzyka jest bardzo ładna z tego, co słuchać po trailerze i po kilku trackach, które są dostępne w sieci. I jeżeli chodzi o grafikę, no słuchajcie, grafika jest naprawdę śliczna. Już Bravely Default przyzwyczaiło nas, że są takie śliczne rysowane tła. No kurde, Laytony i w ogóle Level 5 wcześniej, prawda? Że tła są bardzo ładne, ręcznie rysowane, naprawdę super wyglądają. Grafika ogólnie i kreacja postaci to jest taka stylizowana na super deformed, czyli takie chill, małe, fajne postaci, które faktycznie mogą jakoś tam się kojarzyć z postaciami z Bravely Default. No i oczywiście jeszcze, jeżeli chodzi o samą grafikę, to mamy taką pop-upową, czyli że idziemy sobie i nam wyskakują koło nas różne rzeczy. Co mi się bardzo kojarzyło na przykład z Bastionem, przecież kurczę, w Lady of Bastion to później zostawało wszystko, nie? A w Legend of Legacy niestety przychodzimy, a to za nami znika. Trudno, gra się zapowiada
niesamowicie fajnie. Mam nadzieję, że będzie naprawdę bardzo dobra. W Japonii ukaże się już 22 stycznia 2015 roku. Kiedy u nas? Nie mam pojęcia. Druga gra. Code New Steam. O niej pierwszy raz usłyszeliśmy na E3 w tym roku. No i słuchajcie, nikt się nie spodziewał, że przyjdziemy, okej, kto przed nami przyszedł niestety, że oglądamy sobie te wszystkie prezentacje, bo i nagle się okazało, że Intelligent Systems, czyli ludzie, którzy zrobili super serię Fire Emblem i Advance Wars, naprawdę dwie przeganiane serie, jeżeli chodzi o gry taktyczne, strategiczne, że zapowiedzieli, słuchajcie, grę. Ktoś nazywa się Code New Steam. I to jest gra w realiach steampunkowych. To jest gra strategiczna, gra akcji z walką turową. To brzmi dosyć skomplikowanie, ale jednak taki jest. Zacznijmy od początku. Czyli mamy tak, steampunk, jak już pewnie się domyślacie, czyli Londyn, Anglia-London, XIX wiek. Bardzo fajnie. Okazuje się, że mamy tu nasz Londyn, ale niestety nie jest tam zbyt bezpieczny, ponieważ zamiast wszystkich takich latających stworów jak Drakulna, Kuba Rozprówa, czy takich, do których ludzie są przyzwyczajeni w tych czasach, pojawiają się najście z kosmosu. A nie, niektórzy są bardzo łani, czyli taki bardzo, mają taki owadzi robakowy wygląd, jak u naszego Lovecrafta, na przykład, chyba na nich też jest rybami. No i z tymi alienami musimy walczyć my, czyli członkowie oddarnej grupy Steam, proszę bardzo, główny bohater i trójka jego podopiecznych, czy tam współtowarzyszy broni, może tak będzie lepiej. No i musimy po prostu prowadzić z nimi walkę. Walka będzie taktyczna, będzie miała widok TPP, czyli First Person Perspective, stąd pewnie jest ten taki element akcyjny. Co ciekawe, trzeba będzie zwracać wielką uwagę na zasoby w grze, ponieważ skromny steampunk to jedna z ważniejszych rzeczy, elementów tego całego świata jest para. Będziemy się uważać, czy wystarczy nam pary na pewnie różne elementy i rzeczy w grze. Zgadnę, ponieważ tego po prostu nie było jakoś tak, nie było to dookreślone w samej prezentacji. Trzeba będzie przez naszą walkę, to jak będziemy próbowali się pozbyć tych alienów, trzeba będzie naprawdę zwracać się na wszystko uwagę pod względem taktycznym, czyli jakąś ilość ruchu i bla bla bla, oraz tym, jeżeli chodzi o zasoby. Czyli na przykład, czy będzie alienów wprowadzać w różne pułapki, żeby zaoszczędzić na zasobach, trzeba będzie ich bić z nim. Nie chcę teraz wymyślać różnego typu walki i wszystkiego, bo to pewnie wszystko będzie w prawdzie. Nie chcę teraz głupio zapowiadać. Dobra, skupmy się na grafice i na muzyce. Grafika, skoro jest steampunk, to jest taka steampunkowa, fajna. I jest jednocześnie połączona z grafiką komiksową. Co fajnie wygląda, ponieważ te postaci w grze są jakoś tak przerysowane, tak troszeczkę z Borderlands. Ale no w inny sposób po prostu, mają swój własny styl. Jeżeli chodzi o dialogi, ok, słyszę dialog, ale nie wyświetla nam się głupi, no to była taka komiksowa ramka, fajnie to wygląda. Muzyka. Słuchajcie, macie steampunk, co wy z tym robicie, jeżeli jesteście kompozytorami? Ok, XIX wiek, no to bierzemy. Muzyka XIX-wieczna, muzyka z epoki romantyzmu, która jest faktycznie romantyczna, bardzo burzliwa, gdzie w systemie Durmo zaczyna się dziać czasami ciekawe rzeczy, gdzie ludzie zaczęli eksperymentować i mieszamy to wszystko. Z takim rockowym pazurem. No i kurczę, ten efekt jest naprawdę świetny. Super się tego słucha. Przynajmniej tego, co słychać w prezentacji i tam prezentowanych materiałów przez Intelligent System. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o sam rozwój postaci, no bo wiadomo, że mamy tu naszą drużynę, naszego głównego bohatera. Co z niej można zrobić? Pewnie będzie można ich awansować na kolejne poziomy. Zgaduję, bo tego chyba nie było w prezentacji. Dobra, nie było to wspomniane w prezentacji. Trzeba będzie zbierać różnych kwipunek, no i ogólnie rozwijać naszą postać. Naszą postać. Okay. I ponoć będzie można całą rozwałkę. Sposób pozbywania się alienów, tego nie eliminować, przejść na wyższy level, dosłownie. Czyli im więcej zbierzemy, im więcej będziemy się rozwijać, bo tym będzie po prostu ciekawie, fajnie i będziemy mogli odkrywać nasze rzeczy. Super, o tym wiedzieliśmy od początku, to jest chyba również spotykane w innych grach, prawda? Właśnie. Dobra, kolejna rzecz. Final Fantasy Explorers. Wyobraźcie sobie, że powstaje kolejna gra finalowa na 3DS. No i tak, jeżeli chodzi o historię. Jesteśmy w mieście Libertas. Jesteśmy takimi tytułowymi poszukiwaczami przygód, ludźmi, którzy eksplorują świat po prostu. No i okazuje się, że musimy zbierać pewnego rodzaju kryształy. Kryształy, które sprawiają, że istniejemy, żyjemy, że nasza cywilizacja się rozwija, czyli po prostu są takim
napędem, który po prostu sprawia, że żyjemy i cały nasz świat może istnieć. I okazuje się, że jakby największe skupisko tych wszystkich kryształów jest na wyspie, która się nazywa Amostra. No ale że nie było tak łatwo, to Amostry zamieszkują straszliwego rodzaju potwory, które po prostu mogą się z nami rozprawić o tak. No i żeby było wesoło, to oczywiście nasi wspaniali bohaterowie muszą się z nimi rozprawić i wyruszą do Amostry i tam rozpoczyna się rozwałka. Podobno akcja się rozpoczyna jakieś wyspie, to myślę się, że właśnie chodzi o Amostrę. Później oczywiście będzie można się przemieszczać z wyspy na innego rodzaju lokacje. I co ciekawe, akurat ta odsłona Final Fantasy to będzie taka bardziej questowa w stylu Monster Huntera albo w stylu Crystal Chronicles, też Final Fantasy, a nie taka typowo narracyjna. Podobno w grze będzie naprawdę bardzo, 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 bardzo wiele różnych klas postaci, czyli będą czarny mag, biały mag, czerwony mag, mag czasu, paladyn, rycerz, dragon i inne takie rzeczy. Będą też podobne profesje, które będą tylko i wyłącznie ekskluzywne dla tego jednego tytułu. Nie będzie ich nigdzie indziej w innej grze Final Fantasy. Może do czasu, może tylko tu faktycznie jestem takich ciekawa. Podobno nie będzie można jeździć na czekobosach. Czujecie? Nie będzie można. Przeżyjemy, mam nadzieję. Będzie do zebrania jakoś 500 różnych części kwipunku w całej grze. To jest całkiem dużo, tak myślę. Mam nadzieję, że będzie można z nimi robić fajne rzeczy. Jeżeli chodzi o walkę, to będzie taka typowa walka jak w finalach innych. Będzie można przyzwać różnego rodzaju stwory, pomocników i tak dalej, czyli Fryta, Bahamuta i tak dalej. Ponoć będzie można również pokonać stwory w ciele naszej drużyny. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. No i jeżeli chodzi o samą oprawę graficzną, to wygląda ta gra bardzo ładnie, a muzykę stworzył pan Atsuda. Tak, koleś, który jest odpowiedzialny za muzykę do Chrono Triggera na przykład, która jest przecudowna. I mam nadzieję, że sama gra też będzie cudowna. Okej, kolejna rzecz. Druga część Bravely Default. Wyobraźcie sobie. Coś mi spadło z tego, nie wiem co, nie chcę wiedzieć co. Druga część Bravely Default. Czyli Bravely Second. Bravely Second, wyobraźcie sobie. Jezu Chryste, Bravely Second będzie się działa w tym samym miejscu, tylko wiele, wiele lat. Później w tym miejscu co Bravely Default. Poznajemy Magnolię, Magnolia Arch. To jest dziewczyna, która zmieszkiwała bodajże księżyc tamtego świata i jest niestety ostatnią do swojego rodzaju, jeżeli chodzi o gatunek. Dlaczego? Ponieważ był jakiś straszny zły demon, rozwalił wszystko w pył i dziewczyna biedna nie ma już się gdzie podziać. Straciła swoje rodzinne strony. Więc trafiła pewnie do świata z Bravely Default, no i okej. Okay. Trzeba będzie chyba jej jakoś pomóc, poznać różnych bohaterów, będzie pełno magii, przygód, wszystkiego. Jeżeli chodzi o samą grę, postaci, profesje w poprzedniej części, czyli w jedynce, było ich po prostu pełno, było świetnie, miało różnego rodzaju zdolności. Super sprawa, naprawdę. Mam nadzieję, że w tej drugiej części, Bravely Second, to jeszcze bardziej jest nierozwinięta. Mam nadzieję, że będą sam system walki, który był naprawdę bardzo fajnie zrobiony, zostanie jeszcze jakieś nowe, ciekawe ulepszenia. Mam naprawdę dużo pola do popisu, że będą nowe profesje. Jeszcze fajnie wymyślę, jeszcze bardziej pokryte, jeszcze bardziej japońskie. Bo one są bardzo ciekawsko zrobione, w fajny sposób. Mam nadzieję, że grafika będzie dalej tak samo piękna, ponieważ Bravely Default naprawdę zaskakiwał przed cudowną grafiką. Z ręcznie rysowanymi tłami. Super on naprawdę wyglądał w zależności od pory dnia, to się oczywiście wszystko zmieniało. Naprawdę zrobione wszystko z wielkim artyzmem i precyzją. Świetnie to naprawdę wszystko wyglądało. Jeżeli chodzi o muzykę, to niestety jestem, wiecie co, troszeczkę smutna, ponieważ no nie jestem smutna, jestem kurde zła i tyle. Ponieważ w Bravely Default była jedna z piękniejszych ścieżek dźwiękowych do gier, jakie kiedykolwiek słyszałam. Nie przesadzam, naprawdę, była przecudowna. Jeżeli macie chwilę, to sobie poszukajcie w YouTubie, jest przecudowna. No i tą ścieżkę z dźwięką stworzył Remo. W drugiej części, niestety, ścieżką zajmie się Ryo, który też jest doświadczonym, fajnym kompozytorem, ale kurczę, bo to jednak nie jest Revo, prawda? Bo Revo miał troszeczkę inne zobowiązania w tym czasie, nie mógł się zająć niestety ścieżką dźwiękową do Bravely Second. Wszyscy cierpią. Mocno. To chyba wszystko, co Wam chciałam powiedzieć o tej grze. Jeszcze zostaje ostatnia. A mianowicie, Xenoblade Chronicles. Tak, gra, która się u nas już kiedyś ukazała na Wii.
Sama gra miała premierę bodajże w Japonii w 2010 roku. Sekundę. Zdrowie. Musiałam się taki, bo mi gardło wysychało. Gra, która miała premierę w... Come on! W Japonii. W 2010 roku, jakoś w czerwcu. My tam czekaliśmy chyba około roku. Co można mi powiedzieć? Wiecie co, to jest jeden z lepszych JRPG-ów, jaki kiedykolwiek powstał. Dlaczego nie mówię? Ponieważ okazało się, że jakiś czas temu Nintendo przedstawiło, że zamierzają wprowadzić nowy system. 3DS, ale okej. Okay. New 3DS. Super, jeszcze raz. Kolejny 3DS-ik, nowa odsłona. Jestem jak najbardziej za, ponieważ będzie miał nowego sticka i analog sticka i będzie lepszy, lepszy 3D, mocniejsza konsola, wszystko. Rozumiem bardzo dobrze. No i okazało się, że żeby ludzie na pewno go kupowali, takie tak już go kupują, jak szczelnie przyjmie w Japonii, to wprowadzą remake. Super remake, naprawdę świetnej gry, który tylko pójdzie na 3DS-ie, tym nowym 3DS-ie, bo na starych po prostu no nie może iść, bo tamte konsole są za słabe. Sama gra, Xenoblade, tak jak już mówiłam, jest świetnym JRPG-iem i zbierał bardzo, bardzo dobre recenzje. Na Metacriticu ma bodajże 92 punkty na 100, bardzo wysoko. Jeśli chodzi o samą grę, mamy takiego chłopaka młodego, Shirka, który chce zabrać udział w wojnie. Super pomysłem jest na przykład kreacja światów, ponieważ światy, są dwa światy, które są po prostu ciałami dwóch bogów, którzy kiedyś ze sobą walczyli. No jeden świat jest zamieszkany przez ludzi, drugi jest zamieszkany przez takie cośki a la roboty. No i szykuje się wygrać na wojnę. To jest gra, która naprawdę ma bardzo fajną, świetną fabułę, bardzo ładną muzykę. Super system walki. Dla mnie ma jeden minus, ponieważ okej, grafika jak na tą czasu była bardzo, bardzo ładna. No ale jak się w nią gra na takim byczastym ekranie, prawda, 42 cala, to wtedy już się kurczę dla pomioty wszystkich przejściówek, kabli i tak dalej. Zaczyna się robić niezła pikselosa. To jednak nie jest przystosowane do takiej dużej rozdzielczości. Więc bardzo się cieszę, że Xenoblade trafi na nowego 3DS-a. Na pewno go wtedy kupimy. Ta gra wtedy... O mamo. Będzie to pewnie wyglądało, naprawdę. Tak i tak jest tak podrasowana pod nowego 3DS-a, ale jeszcze na mniejszym ekranie będzie wyglądało wiele, wiele lepiej. Okej. Myślę, że powiedziałam wszystko, co chciałam. Mam nadzieję, że gry, które mi się podobają i na które mam nadzieję Wam też się spodobają i że będziecie mogli sobie nie pograć. Tyle. Miło, że obejrzeliście. Do następnego razu i pa!